2 listopada wspominamy błogosławionego Piusa od świętego Alojzego, zakonnika. Luigi, bo takie imię otrzymał na chrzcie, urodził się w ubogiej rodzinie rolników 29 kwietnia 1868 roku na terenie diecezji Rimini w regionie Emilia-Romagna we Włoszech. Przykład rodziców i rodzeństwa ułatwiał jego rozwój duchowy, dlatego Luigi od dziecka był pobożny. W wieku 9 lat przyjął pierwszą komunię świętą. W jego rodzinnej parafii ojcowie pasjoniści głosili misje ludowe. Tak zafascynował się świadectwem ich życia i głoszonymi naukami, że już w wieku 12 lat prosił przełożonego o przyjęcie do zakonu. Jego życzenie ziściło się 2 lata później, w wieku 14 lat. Bardzo gorliwie poznawał i realizował charyzmat zakonu. Zapamiętano go jako wzorowego zakonnika. Był wielkim czcicielem Matki Bożej i Pana Jezusa w tajemnicy jego męki. Bardzo gorliwie i poważnie traktował studia przygotowującego do przyjęcia święceń kapłańskich. Jego formację utrudniała i przerwała postępująca choroba. Wszystkie cierpienia przyjmował w pokoju jako wyraz woli Bożej. Pius zmarł 2 listopada 1889 roku w klasztorze w Casale w wieku 21 lat. W dniu beatyfikacji 17 listopada 1985 roku papież święty Jan Paweł II mówił o nim: oddał życie za swoją ziemię, za swój naród. Ofiarował swoje życie za Kościół, papieża, nawrócenie grzeszników i za swoją Romanię. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Piusa do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.